zaczyna mi się wszystko składać. Nikt z mediów nie pchałby się do Tottenhams. Tylko Nessie. Podoba mi się swój styl. Minimalizm. Też tak kiedyś miałem. Też to ten tans. Zajebiście. Jedziemy na trzecie. Weź naciśnij, bo mi palce zdrętwiały. Słyszysz? Dzisiaj Gratinitus, nasze chłopaki. Ten kawałek lubię. No idź, wmieszasz się w tłum bez problemu. Mów co chcesz. Kurwa, nie wierzę. Pamiętasz to nagranie z All Foods? To jest ta laska, co ukradła Spider-Bota. Niemożliwe. Nie byłaby taka głupia, żeby tu przychodzić. To ty? Szukam bez Isis. Ona chyba nie zrozumiała pytania. To ty nam podjebałaś Flatheada? Tak. A macie może jeszcze jednego? Bo tamtego musiałam się pozbyć. A to kurwa. No i patrz, od razu sobie zapunktujemy. Wypierdalać już! Ty, to jest ta z Olfus. Widzę. Czego chcesz? Ty tu teraz rządzisz? Nie. Sporo się zmieniło po śmierci Royce'a. Ale nie aż tyle. Co się stało z Royce'em? Militech. Chyba cię to nie dziwi. Bez Isis. Mówi ci to coś? Pracujesz z nią? Nie, mam do niej sprawę. Podobno jest tutaj. Jest, ale najpierw porozmawiasz z Brickiem. Jego decyzja, co z tobą zrobi. Zaprowadzę cię. O tym, co się stało w All Foods, Brick zajął mu miejsce Royce'a. No to chyba wszyscy na tym nieźle wyszliście. Pewnie liczysz, że Brick będzie ci wdzięczny. A to by cię rozczarowało? Brick nie ma na tyle silnej pozycji, żeby było go stać na sentymenty. Napiłabym się czegoś. Nie znam cię! No, ja ciebie też nie. I patrz, jakoś z tym żyję. Na raz!
Może tak, ale spróbuj tylko jakiejś krzywej akcji, a rozrywy ci łeb o ścianę, jasne? Jak słońce, po co? Wstęp mamy za sobą, możemy przejść do rzeczy. Aha, co gadać? Denden? Masz kolejnego gościa. I co za niespodzianka. Czego potrzebujesz? To Nancy. Wygląda na to, że w czymś wam przeszkodziłam. Właściwie już kończymy. Bez trochę się zasiedziała. Ale dalej nie mam odpowiedzi na wszystkie pytania. Ojej, to zmyśl. Wy dziennikarze jesteście w tym dobrzy. Napisz, że to orgia dźwięku albo coś takiego. Powinieneś wzmocnić ochronę na Ebunikę. Byłam tam ostatnio i wasi ludzie nie sprawili mi specjalnych problemów. W takim razie musisz się tam koniecznie znowu wybrać. A ja to pilnuję, żeby tym razem porządnie się tobą zajęli. Spokojnie, to była tylko dobra rada. Doceniam. Twoi ludzie chyba ciągle mają do mnie jakiś żal. Potrafią długo chować urazę, to prawda. Postaraj się wykazać zrozumieniem i ich nie wkurwiaj, dobra? Przysyła mnie Kerry Eurodyne. Nagle sobie o mnie przypomniał? Możecie iść. Co? Tak po prostu? Pytałem cię o coś? Nie? Tak myślałem. Próbujemy tu prowadzić interes. Dzięki, Brick. To było bardzo interesujące. Chodźmy. Spadajmy stąd. Doceniam, dzięki. Brick wydaje się całkiem w porządku. Szkoda tylko, że nie ma pojęcia o muzyce. A to o tym chciałaś zrobić z nim wywiad? Tinnitus, muzyka to ten tac. Brick wciskał mi jakiś kit.
Ta winda tak wolno jedzie. Mam samochód na zewnątrz. Czyli co? Rezygnujesz z tematu? Nie będzie materiału o muzyce Maelstromów? Najpierw przejdę grania i zobaczę, co z tego można ulepić. Okej, chodźmy. Mam nadzieję, że mój wóz dalej stoi tam, gdzie go zaparkowałam. Brick to była ta bezpieczna opcja. Tak naprawdę powinnam pogadać z ludźmi z Tinnitus. Masz do nich jakieś dojścia? W sumie Brick zapraszał mnie na koncert. Problem w tym, że skład zespołu zmienia się za każdym razem. Kurwa. Mogło być gorzej. A tak masz coś na pamiątkę. Pierdolę takie pamiątki. Jadę prosto do redakcji. Jak chcesz pogadać, musisz zabrać się ze mną. Mam nadzieję, że ten rzęk się nie rozsypie po drodze. Dobra, no to czego chce Kerry? Reaktywować samuraja na jeden wieczór. Nie ma samuraja bez Silverhanda. Ja zagram zamiast Janego. Ty? Umówmy się, że Silverhand był dużo lepszym wizjonerem niż muzykiem. Dam radę. No, jeśli przekonałaś Kerry'ego. A co ja będę z tego miała? Ustal to sobie z Kerrym. Na pewno tak zrobię. Skąd znasz Bricka? Kiedyś uratowałam mu życie. No proszę, nie myślałaś o karierze w Trauma Team? Jesteśmy, wyskakuj. Dobra, a co z koncertem? Powiedz Kerry'emu, że zajmę się organizacją. Będziemy w kontakcie. Okej, dzięki. Dobrze nam poszło. Zadzwoń do Kerry'ego. No i jak tam? Rozmawiałaś z Nancy? Tak. Zgodziła się i nawet chce się zająć organizacją koncertu.
Czyli dalej jest kontrol freakiem. Świetnie. Namierzyłeś Henry'ego albo Danny? Na razie gadałem z Henrym. Wyciągnąłem go z odwyku. W ogóle zajebista historia. Henry przyznał cały czas, nawet nie wiedział, że Danny jest w Night City. Właśnie do niej pojechał, żeby zrobić jej niespodziankę. Spotkamy się wszyscy u Danny. Ja też? Po co? W końcu masz z nami zagrać, nie? Musisz poznać resztę, wysyłam ci adres. Everyone wants to know what the moon tastes like? Try moon cheese. Made right here in orbit. Będziemy w kontakcie. Security or style? Thanks to the bulletproof Arendite. From Rayfield, your only worry is getting stuck in traffic. Ja zbisto ciuki. Podobna robienie.
Dostałem!
misja prosta. Tylko pozbądź się towarzystwa. Czekaj, muszę kończyć.
myślał. Proszę, proszę.